Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W skład naszego organizmu wchodzą przede wszystkim woda i białka. Są podstawowym komponentem budującym strukturę narządów i tkanek oraz niektórych części ciała. Białek należy dostarczać organizmowi przez całe życie, ponieważ są niezbędne do regeneracji i utrzymania tkanek. Białko w organizmie występuje w kościach, chrząstkach, mięśniach organach wewnętrznych, wątroba, mózg, nerki i serce, płynach ustrojowych, skórze. Białka są zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Tworzą skomplikowane, pofałdowane i poskręcane struktury: pierwszorzędowe, drugorzędowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe, połączone ze sobą wiązaniami wodorowymi. Podczas procesu trawienia białko dostarczone z pokarmem zostaje rozłożone na aminokwasy. Z około 20 aminokwasów może powstać niezliczona ilość białek. Organizm oddziela poszczególne aminokwasy od siebie i wykorzystuje je do określonych celów: produkcja przeciwciał, produkcja enzymów i hormonów, regeneracja tkanek, procesy wzrostu. Białka w pożywieniu występują głównie w postaci pełnowartościowej i niepełnowartościowej. Białka pełnowartościowe, czyli najlepiej przyswajalne, zawierające aminokwasy egzogenne występują w pożywieniu pochodzenia zwierzęcego w białym mięsie i czerwonym mięsie w jajach, rybach i produktach mlecznych. Białko roślinne jest mniej przyswajalne, niepełnowartościowe i znajduje się w większości produktów pochodzenia roślinnego, np. w burakach, pomidorach i truskawkach. Spośród białek roślinnych największą wartość odżywczą mają nasiona roślin strączkowych, orzechy i soja. Odpowiednia dieta według zasad prawidłowego żywienia zawiera 10-15% białek. Na tej podstawie oraz wieku człowieka ustalono, że odpowiednia dawka białka dla dzieci od 1 do 9 roku życia to 14-30 gram dziennie. Dla chłopców od 10 do 19 roku to 42 do 64 gram. Dla dziewcząt w wieku od 10 do 18 roku to 41 do 53 gram. Dla mężczyzn od 45 do 81 gram. Dla kobiet to 41 do 72 gram dziennie. Dla kobiet w ciąży 54 do 96 gram dziennie oraz dla kobiet karmiących. Od 65 do 116 gram dziennie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.